Hej, hej, kochani, witajcie. Dzisiaj spróbujemy naprawdę krótko, bo chciałabym, bo po prostu nie mam czasu, więc tym lepiej, bo będzie ekspres. Wiecie, że moje ekspresy mogą trwać nawet do godziny, a dzisiaj ma być naprawdę ekspres. Jak czuję obecną energię? Jako pewną drogę, która wiedzie do ruiny. Myślę, że po prostu dłużnicy będą zobowiązani do uiszczenia długów, i te długi nie są honorowe, to są długi po prostu konkretne i teraz przychodzi taki czas spisywania długów. Lista tych długów jest bardzo długa i trzeba będzie uiszczać te rachunki. Czuję, że mogą być jakieś takie niekontrolowane ruchy na giełdzie. Co jeszcze czuję? Czuję, że naprawdę mamy taką drogę w ogniu i mamy taką przestrzeń ograniczania przywilejów bądź w ogóle praw, które wynikają z konstytucji. Mocne takie ograniczenia konstytucji, czy w Polsce? Nie, ja myślę, że to w ogóle w większości świata dotyczy tej części świata, która jest powiązana po prostu z Światowym Forum Ekonomicznym. Przychodzi taki czas jakby regulowania rachunków, natomiast zarząd jest jeden, pamiętajmy o tym, więc jeżeli pytacie, czy poprzez wybory można coś zmienić, to ja myślę, że w minimalnym stopniu, no, bo sedno problemów pozostaje tym samym, natomiast liczą się teraz przede wszystkim w wyborach zdolności ośmieszania przeciwnika i powiem Wam nic więcej, naprawdę nic więcej. Nie ma tego poczucia obywatelskiego, bo to, co mamy, to mamy takie, powiedzmy, taką nieświadomość ludzką, w której ludziom się wydaje, że ta aktywność, taka pewna przedsiębiorczość zaowocuje konkretnymi zmianami. Z tym, że każda zmiana dokonuje się zupełnie w innej przestrzeni. W przestrzeni ponadnarodowej, w przestrzeni, której nie bierze się pod uwagę dobrostanu ludzi w ogóle, nie? Wiele razy o tym mówiłam. Warto sobie obejrzeć film Upadek Kabały, 2 sezony, film niedokończony ze względu na ponoć utratę życia autorki. Czy rzeczywiście jest już po tej drugiej stronie. Powiem szczerze, że nie wydaje mi się. Mam takie poczucie, że ta kobieta żyje. Część tych przekazów, które są, nie do końca są prawdziwe, na przykład w tej części dotyczącej Trumpa, mam wrażenie, że nie. I tu też generalnie, co oglądamy, to zawsze musimy tutaj filtrować przez nasz zdrowy rozsądek i pewne wątpliwości. To jest po prostu konieczne, konieczne. W związku z tym, że otrzymałam dzisiaj nową talię kart, właściwie to wczoraj, dzisiaj po prostu się po raz pierwszy wzięłam za nią. Robiłam z niej pierwsze czytania, takie wglądy dla darczyńców, a teraz drugie podejście, drugie podejście. Tarot of Mystical Moments, nowa talia, proszę bardzo, bardzo ładna. Dziękuję pani Jolancie P. za inspirację, bo to dzięki niej mam te karty. Dobrze, i teraz sprawdźmy. Energia, która będzie miała dla nas wszystkich olbrzymie znaczenie, bo już jesteśmy w tej przestrzeni przyczyn i skutków. A jest to energia króla kielichów. Zobaczcie, jak ta kobieta się poświęciła. Z samej siebie tutaj uczyniła taką bramę. Królestwo, które jest bramą. Ona decyduje, czy ten statek przepłynie, czy nie. Generalnie jest ta woda, jest taka energia zwodowania, a może powodzi wciąż jeszcze i problemów z tym związanych też może być, oczywiście. Ale jak ja czuję tę energię w takim wymiarze tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli wiecie, to takie strzyżenie owiec.
Ale to nie to, że wszyscy jesteśmy owcami, bądź znaczna część takich owiec, które są prowadzone na rzeź. Właśnie w tym filmie Upadek Kabały było jasno powiedziane, z czym się zgadzam, że owce nie są temu winne, że są strzyżone. Owce są torturowane, są po prostu nieświadome, a bądź nawet i świadome tego, że były przymuszane i torturowane. I właśnie dlatego zwątpiły i znieruchomiały. Nie wiem, tak mi się skojarzyło ze strzyżeniem owiec, dlatego że ten król kielichów, który de facto jest pokazany jako królowa, czyli tak król rządzi, ale tak naprawdę mamy królową, ona w jednym ręku trzyma statek, a tu z siebie robi właśnie taką bramę, takie przejście. Z jednego świata do drugiego. Przepłyniesz, nie przepłyniesz, nie? Ja o tym zdecyduję. Król kielichów. Ciekawe, bo on tutaj jest kobietą. Ja za chwilę odniosę się oczywiście do tego przewodnika, bo na pewno tutaj będą jakieś ciekawe rzeczy opisane. Natomiast najpierw powiem wam, jak ja po prostu odczuwam tę energię. Ja czuję tę energię właśnie jako coś takiego. Co nazwałabym bardzo trudną sytuacją ludzi, ogólnie rzecz biorąc. Te owce strzyżone, to dla mnie to jest taka sytuacja, jak też z tymi powodzianami. Energia, która mówi, znaleźliśmy się w sytuacji, która wydawałaby się nie mieć wyjścia. Tylko zobaczcie, no wyjście jest, ten statek tutaj może przepłynąć. Oczywiście o tym decyduje król, a nie pojedynczy człowiek. On tutaj decyduje o naszym ludzkim poczuciu bezpieczeństwa. Ten król, ta władza, no bo król to władza, po prostu decyduje o tym właśnie, czy my tutaj przepłyniemy, czy nie przepłyniemy, prawda? A ten przepływ czym jest? Czym jest ten przepływ? Wiecie co, ludzką taką wartością, bardzo taką podstawową jak honor chociażby. Jak honor. Ale ja mam takie odczucia nie do końca pozytywne w tym królu, który jest tu w pozycji prostej skądinąd, bo to, że właśnie tutaj jest takie decydowanie o przyszłości człowieka, że ja tutaj pozwalam wypłynąć temu statkowi gdzieś tam na te szerokie wody, ale jednocześnie za chwilę to wszystko zależy od mojego widzimisię, nie? Dlaczego? Bo zobaczcie, ten statek przepływa, on jest duży. Ale co się dzieje potem? Za chwilę ten król, który właśnie tutaj jest kobietą, czyli ma taką jakąś nie do końca prawdziwą tożsamość, co robi? Co robi? Zawłaszcza tu jakieś grunty, zawłaszcza jakieś energię własności, ponieważ w ręce trzyma ten statek, przechwytuje, pozwala temu statkowi przepłynąć, mówi, jesteś wolny, płyń. A za chwilę co? Pochwyca i trzyma w rękach. Nie wiem, co trzyma w rękach. Pokój, nieruchomości, grunty, prawa własności. Słyszę oryginały. Czyli co? Mamy do czynienia na zewnątrz z podróbką? No ten król wygląda jak podrabiany, bo jest kobietą i ma suknię. A to jest bardzo ciekawe. Muszę tutaj zobaczyć w przewodniku, co oni piszą na ten temat, dlaczego on tu został tak dziwnie pokazany. Bo dziwnie, dziwnie, tak inaczej niż zwykle. Przewodniczku, gdzieś chyba znowu na podłogę czasnęłam. Dobra. Tak, bo ja taką mam tendencję do rzucania na podłogę przewodników. Dobra, król tych kieliszków. Bywa też alkoholikiem, zamroczony bywa. Dobrze.
Taką mamy tutaj tendencję energetyczną na tu i teraz. Bardzo ciekawe. Jest taka intensywność w tym królu, która może się wyrażać w takiej hojnej naturze, nie? Ty przepłyń. Przepuszczam ciebie, jestem hojny, empatyczny, wrażliwy. Mamy tutaj energię protekcji. Energię protekcji, ale to jest coś ukrytego, dlatego że mamy tutaj pokazaną odwrotność, że w tym zawiera się sprzeczność, w tej hojności, bo król jest pokazany właśnie jako ona. Jako ona. Czyli jakby to wszystko było na odwrót. To, co właśnie jest czymś takim dobrym, tolerancyjnym, przemienia się dokładnie w coś odwrotnego. W gwałt, w przemoc. Nie powinnam tego wymawiać. No dobra, trudno, słowo się rzekło. Energia nietolerancji, rasizmu. Z tego chyba też nie powinnam wymawiać. A już wszystko jedno, po prostu tu już nic teraz nie można, więc jak nie można niczego, to można wszystko. W każdym razie tu jest tak. To morze jest pełne turbulencji, nie? Tu widać. Dokąd płynie ten statek zwany, nie wiem, światem, ludzkością, jakkolwiek, po tych wzburzonych falach. Niby ku słońcu. Niby. Niby mamy takie zbalansowanie na tych falach gdzieś tam wzburzonych, ale jest tu powiedziane, że te czasy tutaj są trudne. Mamy tu szorstkość, nieadekwatność. Król jest w końcu królową. Tak się buduje napięcie. Nie wiadomo, o co chodzi, kto jest kim. Wprowadza się jakieś fałszywe tożsamości i przekazy. No i teraz pociechą jest w tym wszystkim to, że pomimo właśnie ciężkich emocji, pomimo tych wzburzonych fal, czyli pomimo i wbrew temu, co tutaj jest najgorsze, tak? Co jest możliwe? Uzyskanie jakiejś takiej ciszy, spokoju. Takiej energii zbawiennej. Król tutaj odnosi się do takiego niby zapewniania bezpieczeństwa tym statkom, prawda? Tylko że ta protekcyjna natura, ona właśnie tutaj pokazana jest w takim przechwytywaniu energii. I to jest przemoc. Mówię, jedyną pociechą jest to, że wewnętrznie, pomimo tej ciężkości, tych ciężkich emocji i ciężkich czasów, możemy ocalić naszą godność. Ja mówiłam, to jest ten czynnik godności ludzkiej, że nawet właśnie w najtrudniejszych czasach człowiek mądry jest w stanie zachować spokój i stabilność. Jest w stanie to zrobić. Taką mamy tu ogólną tendencję. Zobaczymy, jaki będzie miała wpływ na ludzi. Po prostu zwykłych, pracujących, uczciwie żyjących ludzi. Ta energia ogólna. Jaki będzie miała wpływ na człowieka? Odwrócona dziesiątka buław. No mówię, nie wszystko złoto, co się świeci. Hojność, zaproszenie, protekcja, a z drugiej strony gwałt, przemoc i kreowanie takich fałszywych tożsamości. Dziesiątka buław, taka piękna karta obfitości. Odwraca się. To jest taki ciężar, który jest nie do zniesienia. Taka energia, której człowiek chce się pozbyć jak wrzodu, nie powiem gdzie, w którym miejscu,
Ale to się do tego odnosi, dlatego że w dziesiątce buław tutaj chcemy pozbyć się ciężaru. Jest nam za ciężko. To jest ciężar, którego ludzkość nie jest w stanie unieść. I oczywiście czeka na tego zbawcę, czeka na tego króla kielichów, tego protektora, tego ochroniarza, żeby tak człowiekowi ulżył, żeby tak go nie przytłaczał. Jaki to ma wpływ na człowieka? Ja bym powiedziała, że mamy tutaj kontynuację, bo to jest energia, której nie możemy się spodziewać jakiegoś zwrotu w pozytywnym kierunku, bo dziesiątka była w odwrocie, mówi o utrzymujących się ciężarach. Tak, dokładnie. To wiecie, to jest energia, która oczywiście chce się uwolnić, ale ona się nie uwalnia. Ona chce tej wolności, ale wolną nie jest. Tu mamy sprzeczne komunikaty. Mamy w ogóle sianie paniki i taką tworzenie takiego faktycznie matriksa przez tego króla kielichów. Tworzenie takiego matriksa, w którym mamy sprzeczne energie, sprzeczne komunikaty. Możesz się uwolnić, ale nie możesz się uwolnić. Jesteś wolnym człowiekiem? Żyjesz w demokracji, ale nie ma demokracji, nie jesteś wolnym człowiekiem. To są tego typu energie. Powiedziałabym, ta przestrzeń właśnie zwodząca, bo ten król, on tu woda, woda, uwodzi, zwodzi. To jest to. Wodzenie za nos, wodzenie na pokuszenie. To są tego typu rzeczy. To w tym wpływie to jest rzeczywiście takie katastrofalne, ponieważ człowiek tu traci siłę. Tych sił jest coraz mniej, mniej, mniej i mniej, również do walki. Generalnie ta energia w odwrocie mówi o braku energii, no po prostu. Braku energii. Dziesiątka była w odwrocie, mówi: nie mam siły, nie mogę czemuś podołać. Jest pokazana też niechęć ludzi do zmian, więc jaki tu wpływ ma ta polityka? No jedni mówią, ale ja walczę, ja chcę, przecież ja nie chcę, żeby było jak jest. Chcę wolności, chcę tutaj przemian. Ale tu jest pokazana niechęć do zmian, że się nie chce, że nie ma wytrwałości, nie? Intrygi tu są jakieś pokazane. Wpływ, jaki to będzie miało na człowieka? No takie tworzy się nowe pole trudności, trudniejszych warunków pracy, braku możliwości rozwoju, takich prawdziwych, bo wiadomo, że są jednostki, które takie bardziej cwane, to sobie wszędzie znajdą miejsce, jak ten Wokulski, który bohater lalki, który w czasie wojny i na wojnie zrobił niezły biznes. Natomiast tutaj sporo takich przeszkód. Człowiek tutaj często jest taki pokonany przez tę wodę, potrzebuje pomocy, bo mamy taką energię. Jestem pokonany przez wodę, potrzebuję pomocy. Jest dużo takich niezakończonych wątków, spraw, wiele pootwieranych takich frontów i to wszystko w atmosferze obłudy i intryg, tak jest tu powiedziane. Mogą być jakieś tutaj tematy dookolne, typu kłopoty zdrowotne, szpitale jakieś pootwierane, takie energie, które ostrzegają właśnie przed tym królem, który z zewnątrz działa i trzeba się tutaj jakoś odciąć od niego, ale on też daje taki przekaz sprzeczny, żeby było lepiej, musicie się odciąć od dawnego świata, od przeszłości. Taki przynosi komunikat, nie? I to jest właśnie bardzo takie pełne sprzeczności i nie jest to wiarygodne. Zobaczymy, co dalej, bo widać, że plan idzie pełną parą, jest wypełniany w szczegółach. Plan Agendy 2030 jest wypełniany. Tak zobaczyłam te bliźnięta, podwójność natury. No to zobaczymy. Jeszcze taką jedną rzecz Wam pokażę. To, z czym ja się totalnie jakoś nie mogę zgodzić, bo ja czuję po prostu, że to jest fałsz. Zaraz Wam coś pokażę. To Wam pokażę. Czy rzeczywiście Kuanon to jest rzeczywiście ta energia? Zresztą to Ku to wygląda jak taka, zobaczcie, fryzura Trumpa, nie? Trumpa się tutaj jako takiego zbawiciela świata pokazuje.
Bo ta królicza nora jest bardzo głęboka. Podążaj za białym królikiem. Coraz głębiej, głębiej i głębiej. Czy rzeczywiście Trump tu jest takim zbawicielem, tak jak się go często przedstawia? Czy jest? No to zobaczymy. Piątka buław. Gra w szach. Trump jest pionkiem, jest jednym z wielu. Jest pionkiem w rękach króla kielichów, który jest królową. No, tak. Widzicie grę w szachy, tak? Widzicie. Trochę to przypomina grę na giełdzie, spekulacje. Indeksy w górę, w dół, za chwilę ktoś wyskakuje przez okno, bo stracił dorobek swojego życia. Bardzo różnie. Trump jest tutaj pionkiem. Ja zresztą to od dawna czułam, ja to też wielokroć mówiłam, sprawdzałam, ale wiecie, zawsze warto temat powtórzyć. Spróbować jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz, po raz kolejny przyjrzeć się. Bo mówię, to co jest w tym upadku Kabały, to ja się tam nie ze wszystkim zgadzam. Z większością rzeczy tak, ale nie ze wszystkim. Na pewno nie z tą częścią, która dotyczy QAnon i która dotyczy konkretnie osoby Trumpa. Piątka buław. Wielkie zamieszanie tu ten Trump robi. To fakt. Ale z drugiej strony jest to taka burza w szklance wody, jak to się mówi. Czyli wiele hałasu o nic, bo on jest pionkiem w tej grze. On tu wcale nie jest sprawczy. Ktoś inny tutaj zarządza, porusza tymi pionkami. Porusza nim. Gdzie ma iść, co mówić, co ma robić. Trochę taka kontrolowana opozycja, nie? Może nie trochę, może bardziej niż trochę. Piątka buław to jest walka bezpardonowa. To jest energia, w której my tutaj jesteśmy. Znaczy, tworzymy taką narrację, że jesteśmy tu właśnie zaangażowani, nie? Bardzo, bardzo mocno. No i konsekwentni w tym, co robimy. W tą chęć poprawy czyjegoś życia. Ale mówię, to jest taka energia skontrolowana, bo tu jest pokazane, że właśnie przy Trumpie mamy taką władzę i kontrolę. Jakby ktoś te tutaj przesuwał tymi różnymi pionkami. I to nie jest Trump. On nie jest tym, który zarządza tą grą. Nie jest. Nie jest. Piątka mówi dużo ludzi. Tu jest energia bardziej skomplikowana. Jeszcze wam z przewodnika odczytam, bo to, co sama miałam do powiedzenia, to powiedziałam. A w związku z tym, że talia jest nowa, przypominam Tarot of Mystical Moments, to po prostu jeszcze może coś tu nowego będzie. Dobra. Ciekawe, cały czas nam tutaj król pokazał się jako królowa. Ten, który tutaj rozstawia, też jest kobietą. Ciekawe, prawda? O to też zapytam na koniec. Jakby taka fałszywa tożsamość po prostu się cały czas nam tutaj pokazuje, tych rozdających, biorących udział w tej grze, rozstawiających te pionki. Piątka była. Konflikt, walka, konkurencja, debata. No, debata, uczestnik debaty. To na pewno. Kobieta tutaj ma jakichś takich jakby pięciu oponentów w czasie tej gry w szachy. Jednocześnie jej spódnica ma wzór w tę kratkę taką szachową. Wiecie, co to jest? A jak nie wiecie, to wam powiem. To jest atrybut. Szachownica jest atrybutem masonerii.
Atrybutem masonerii. Chessboard. Mamy tutaj grę w toku. Każdy z tych pionków mniej więcej jest równorzędny. Tu jest dosyć taka silna energia. I tu jest powiedziane, że każdy z nich ma też inną strategię. Każdy z tych pięciu ma jakąś inną strategię, ale gra się toczy w ten sam cel. Krótko mówiąc, czy to będzie Trump, czy to będzie Kamala, czy to będzie Biden, czy to będzie Obama, czy to będzie Clinton, czy to będzie kto tam, Vance, czy to będzie, no podpowiadajcie, Jimmy Carter, czy to, no to tam każdy po kolei, czy Nixon to kiedyś tam. Obojętnie, obojętnie moi drodzy, obojętnie. Różne strategie, cel ten sam, bo oni wszyscy współpracują. To tak jak na boisku drużyna. Jeden jest obrońcą, drugi jest w ataku, ale cel jest ten sam, żeby wrogowi strzelić tego gola. Pozorna opozycja tu jest pokazana, pozorne skonfliktowanie. A ta, która zarządza, to ona wszystkimi kontroluje, wszystkich kontroluje i mówi, że cel i tak jest jeden. Cel i tak jest jeden. No to chyba jasne, nie? I moje poczucia nie są bezpodstawne. Ja to po prostu bardzo mocno czuję od dłuższego czasu. No i są też dowody, nie? Jest na liście Epsteina. Wiele razy Trump tam lądował na tej wyspie. Różne rzeczy tam się działy. Nie można wymazać też wielu różnych faktów. Wtedy, kiedy finansowo wiodło mu się nieco gorzej, popełniał błędy biznesowe, to go rodziny na R ratowały i finansowały itp., itd., etc. I skończymy, tak? Wszystkiego dobrego, kochani. Otwierajcie oczy. Pa, pa.